Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Inspektor Chelmy wezwał nas do siebie, bo ma nam coś ciekawego do powiedzenia. Być może. Zobaczymy. A, pan Layton. Dziękuję, że mógł pan przybyć tak szybko. Proszę usiąść. Dlaczego nas pan tutaj wezwał, inspektorze Chelmy? Nie jestem taki jak ty, więc nie będę obijał w bawełnę. Przejdę od razu do sprawy. Mam cię, Layton. Wszystko jest jasne jak dzień. To ty jesteś odpowiedzialny za śmierć Simona. Sugeruje pan, że to ja zamordowałem Simona? Nonsens. Nie. Nieźle, Layton. Podziwiam to, jak możesz zachować spokój pod taką presją. Ale oczywiście nie oczekiwałem niczego innego od takiego mordercy o zimnej krwi jak ty. Nie przypuszczam, że widziałeś to wcześniej, prawda? He? Ten wazon został użyty do zabicia Simona. Został znaleziony, znaczy się, przy jego martwym ciele. Jest W każdym razie odciski palców zostały znalezione na nim. Przez forenzyczne badania wynikło, że nasz zabójca nie był profesjonalistą i zostawił na miejscu zbrodni, na broni, odciski swoich palców. Twoje odciski palców, Layton! Czy to nie ten wazon z marketu? Z rynku? Ty parszywy morderco. Czy ten wazon nie był przypadkiem dowodem, więc dlaczego go pan tak po prostu zniszczył? Jakby był niczym. No więc, daj mi jakieś alibi, Layton. Gdzie byłeś, gdy Simon został zabity? Dalej mów. Byłem z Luke'iem w wiosce i prowadziliśmy nasze śledztwo. Czy nie masz niczego lepszego? Ten mały dzieciak na pewno też jest w to zamieszany. Słuchaj, Layton. Przyznaj się, Layton. Tak bardzo pragnąłeś złotego jabłka, że zabiłeś Simona. Nie możesz mnie oszukać, Layton. Więc zacznij w końcu mówić. Daj mi klucz do wieży, który znalazłeś. Coś mi się wydaje, że chce pan przypiąć mi to morderstwo, wysoki sądzie, tak. Że chce mi pan przypiąć to morderstwo, inspektorze. Ale jest pan prawdziwym egzekutorem prawa, więc... Powinien pan wiedzieć, że nie jestem jedynym rozsądnym... Albo że nie jestem jedynym możliwym podejrzanym. Każdy mieszkaniec tego domu może być w to zamieszany. Faktycznie, nie ma pan dowodu, który... Nie może pan przyjąć możliwości, że to nie wszyscy byli zamieszani w morderstwo. Ponadto... Gdzie w ogóle morderstwo się wydarzyło? Możemy być pewni, że to było tutaj? Co za nonsens znowu gadasz? Myślisz, że zmylisz tutaj wszystkich swoimi głupimi teoriami? Inspektorze Chelmy, zaczynam myśleć, że pan jest jedyną osobą, która ma tutaj coś do ukrycia. To absurdalne. Nie ma niczego, albo raczej to wszystko nie ma nic wspólnego ze mną. No, inspector, it has quite a bit to do with you. Meaning? Isn't it obvious? If there is any criminal element involved in this case, then it is you, sir. What? That's absurd. Hey, calm down! What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. Słyszałem, że jest pan oddany mężem, inspektorze. Podobno założę się, że na pewno pan dobrze dba o swoją żonę Amy. Że dba pan o swoją żonę Amy.
Luke i ja znaleźliśmy artykuł o tym w gazecie. Luke, co było ulubionym jedzeniem inspektora Chalmiego? Bo zapomniałem. Kanapki... Oczywiście, że słodkie frytki. Czyli się jednak przyda, warto pamiętać. W tym artykule było napisane, że kocha pan słodkie frytki. A przecież zdenerwował się pan na Mattiego, kiedy przyniósł pan paru słodyczy i herbatę, prawda? Co z tego? Ja lubię tylko frytki, lubię tylko słodkie frytki od Amy. Czy to naprawdę tak? Dziękuję, inspektorze, ta mała rozmowa bardzo dużo wyjaśniła. Proszę zobaczyć na to, proszę spojrzeć tutaj. Wydaje mi się, że powiedział pan, że uwielbia pan słodkie frytki Amy, tak? Teraz proszę, żeby każdy przyjrzał się temu artykułowi. Jak każdy może zobaczyć, żona inspektora Chalmiego nie nazywa się Amy, tylko Emily. Czy chyba nie chce mi pan powiedzieć, że zapomniał pan imię swojej własnej żony? Grrr! Dosyć tego. Kim jesteś i dlaczego się tutaj podszywasz pod inspektora Chalmiego? I dlaczego prowadzisz to śledztwo? Grrr! Ale to, że zapomniałeś imię swojej żony, nie jest jedynym, co jest dziwne, jedyną rzeczą, która jest dziwna. Proszę przypomnieć sobie czas, w którym Simon zginął. Powiedział pan, że dostał pan raport i przybył wtedy do St. Mister, ale zapomniał pan o jednej rzeczy. Potem, gdy Luke i ja przybyliśmy do miasta, most nie mógł zostać opuszczony. Bo wajcha, czy tam sterowanie do otwierania mostu, zostało skradzione. Od tego momentu nikt nie mógł opuścić ani wejść do wioski. A kiedy pan powiedział... A pamięta pan, kiedy się to zaczęło? Po znalezieniu Ramona, podczas szukania Claudii? Tego ranka, kiedy inspektor przybył. Szukanie Claudii, prawda? Dokładnie. Jedyna droga do wioski była zamknięta jeszcze przed śmiercią Simona. Po tym wydarzeniu nie było żadnej możliwości, żeby ktokolwiek z zewnątrz mógł dostać się do wioski. Poza tym nie było możliwości, żeby wynieść rzeczy z wioski. Nawet zwłok. To niech mi pan powie, inspektorze, kiedy postawił pan swój pierwszy krok w St. Mister? Kiedy się pan pojawił w St. Mister? A poza tym, co pan zrobił z zwłokami Simona? Ale tak poza tym mam jeszcze jedno pytanie, które naprawdę mnie nurtuje. Skąd pan wiedział o kluczu do wieży, który znaleźliśmy? Kiedy go odkryliśmy, tylko Luke i ja byliśmy w tym pomieszczeniu. Ponadto nikomu jeszcze o tym nie mówiliśmy. Nie ma żadnej możliwości, żeby pan wiedział o kluczu. Chyba, że cały czas pan nas obserwował z cieni. Przez ten cały czas, uj. No to popatrzmy. Chyba mam rację. Podszyłeś się pod inspektora i użyłeś śmierci Simona, żeby mieć powód do wejścia na dwór Reinholdów. Żeby tutaj się ukrywać. Od tego czasu... czekał pan cały czas na moment, w którym będzie mógł pan ukraść złote jabłko. Czy mam rację? Grrr. Nie. Co takiego śmiesznego? Nie ma się z czego śmiać. Po prostu jestem taki... Jestem pod wrażeniem, albo jestem zdziwiony, jak bardzo mnie wkurzasz, Layton.
Albo raczej, jak bardzo podły jesteś. Ale to chyba dlatego jesteś moim arcywrogiem, co? Nigdy cię nie lubiłem, Leighton. Miałem nadzieję, że zniszczę cię tutaj, że zmiażdżę cię tutaj w St. Mister przed wszystkimi. Ale to jednak musi poczekać. Do momentu... co? W każdym razie to musi poczekać. Jeszcze tego nie załapałeś, ale St. Mister ukrywa wiele sekretów, albo ukrywa jeden sekret, sekret o epickich proporcjach. Ukrywa sekret o epickich proporcjach. Nie. Sama myśl o tym, same wyobrażenie, że taki głupek jak ty próbuje rozwiązać tą tajemnicę. Po prostu mogę się tylko uśmiać. Nie. Moje sprawy na dzisiaj są zakończone, więc... na razie, spadam. Ale słuchaj, Leighton, nigdy nie zapomnij, jak blisko byłem, by cię pokonać. Pewnego dnia ja, wielki Don Paolo, dostanę moją zemstę i cię zniszczę. Ale ten dzień i tamtego dnia to ty będziesz prosił mnie o płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze oraz parasol. Nie. Cholera! Rozwalił okno. Nie mógł uciec przez drzwi. Chyba uciekł. Co to wszystko ma znaczyć? Nazywa się Don Paolo. Słyszałem o nim wiele historii. Podobno jego wiedza, jego umiejętność pracy nad ścisłą nauką. Z tym nikt nie mógł się, według plotek, nikt nie mógł się pod tym względem z nim równać. Czyli naukowiec, co? Problemem jest raczej jego charakter. Jest geniuszem, ale tylko z człowiekiem zła. Tyle razy został wyrzucony, tak jakby. Żeby przez deskę naukową? No, w każdym razie chyba chodzi o to, że naukowcy nie chcieli z nim współpracować i go wyrzucano. Wkraść się do St. Mister, żeby ukraść fortunę Reinholdów. To raczej do niego pasuje. A dlaczego on tak bardzo pana nienawidzi? Co pan mu zrobił? Nie mam żadnego pojęcia, Luke. Co miał na myśli, mówiąc o sekretach ukrytych w tej wiosce? O czym on mówił? Sam się nad tym zastanawiam. Ale na razie skoncentrujmy się na odszukaniu naszego złotego jabłka, prawda? Powinniśmy to zrobić. Śledźmy naszą najnowszą wskazówkę. Śledźmy nasz najnowszy trop. Sprawdźmy ten ślepy zaułek, Luke. Rozdział 8. Ciemny intrus. Cienisty intrus. Zakończony. I pierwsza. Pierwsza z 10 tajemnic została wytłumaczona. Ile tajemnic w ostatnim rozdziale zostanie wytłumaczona? Cholera jasna. W innych częściach to jest tak, że już w drugim, trzecim rozdziale są rozwiązane tam różne sekrety. Chwileczkę, zapomniałem tutaj pogadać z Lady Dalią. A tutaj musimy tyle czekać. Jestem po prostu w szoku! Patrząc na zwrót tych wszystkich wydarzeń. Kto by się spodziewał, żeby... oszust wśród nas całkowicie mnie oszukał. Ale teraz, kiedy zobaczyłam, co pan potrafi, tym bardziej się cieszę, że pan przybył. Chciałbym teraz pana zapytać znowu, czy mógłby, albo raczej po raz pierwszy, czy mógłby pan udzielić mi swojej inteligencji, swojego geniuszu, by znaleźć złote jabłko? Byłoby mi przyjemnością, madam. Przy okazji, nie czuje się pani, dobrze? Nie wygląda pani zbyt dobrze? Obudziłam się tego dnia
z wspomnieniami ze snu, który miałam tej nocy. Ja i mój mąż dostaliśmy nową córeczkę. Wszyscy chcieli ją zobaczyć. W następnym momencie spacerowałam w parku z moją młodą córką. Z pańską córką, mówi pani? Nie wiem, dlaczego mam w ogóle takie sny. Te dni, to mnie wkurzało po prostu. Profesor Layton, ja nie czuję się zbyt dobrze w tym momencie. Chyba muszę się położyć. Co się dzieje z Lady Dalią? Mówiła, że ma sen, w którym chodziła w którym spacerowała po parku ze swoją córką. Jest tam coś dziwnego w tym śnie, coś tajemniczego. No właśnie, zapamiętajmy to, później się to wyjaśni. Obym nie zapomniał wyjaśnić wszystkie sprawy, bo gra nie wyjaśni wszystkiego, znaczy oczywiście można się domyślić, ale chciałem to też swoimi słowami podsumować. Okej, teraz pójdziemy tutaj do babci Riddleton, bo nadal jest tutaj zagadka, co prawda tylko jedna zagadka, ale to jest ta zagadka, za którą dostaniemy przedostatni przedmiot. A te dwa przedmioty właśnie dostaniemy teraz, kiedy jeszcze jesteśmy w mieście. Tutaj chodzi o ile parasoli zostanie, czy coś takiego? Zero. Dokładnie nie wiem, ale wiem, że zero. To sobie zapamiętałem. Nie wiem, gdzie przegapiłem to. Chyba z kimś nie pogadałem. No i w każdym razie, za tą zagadkę Luke dostanie łóżko. No w końcu! Będziesz mógł gdzie spać, chłopie, mimo że już prawie skończyliśmy. Ale przynajmniej jednej nocy się wyśpisz, cholera. Ojejej. No babcia, pomogłaś mi bardzo. Poza tym, odkryłem niedawno, że tutaj jest jedna zagadka, którą przegapiłem. Tu chyba, na beczce, czy tu? Tu. To będę miał przynajmniej jedną więcej. O, profesorze, ukryta zagadka. No co ty nie powiesz, no co ty nie powiesz, chłopie? Tajemniczy... A no tak, tutaj musimy ustawić te zapałki w słowo. Food, jedzenie. Ciekawe, czy to się... czy zaliczy mi to. Jej! Za to chyba nic nie dostaniemy, ale mamy jedną zagadkę więcej. Teraz brakuje mi tylko trzech zagadek. Nie, tak, tylko trzech mi brakuje zagadek. Jej! Ale ich nie będę robił, bo one nie są ważne. Jest tylko jeszcze jedna tak naprawdę ważna zagadka, którą... No więcej zagadek i tak będziemy musieli zrobić, ale jest jedna, która jest naprawdę ważna, którą musimy na 100% zrobić, dokonać, wykonać. Tutaj! U smakosza, Wolverina! On ma dla nas jeszcze jedną ostatnią zagadkę z czekoladą. A profesorze... Profesor i jego sidekick, tak. Batman i Robin, dokładnie. Musimy podzielić czekoladę. Chyba to szło tak. Musimy podzielić na cztery równe części. Czyli tak. I... Tu. I tu jeszcze. Okej. Chyba wygląda całkiem ładnie. Co? 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 Gdzie przegapiłem coś? To jest niemożliwe, że to... Co się stało się? A, chodzi o to, żeby wszędzie był jeden orzech, tak? Okej. No to zrobimy to nieco inaczej, pup. Tu jest jeden orzech. To były w takim razie dwa orzechy, co? No to mam nowy plan. Tu, proszę. Teraz powinno zadziałać. Się pomyliłem, nie zrozumiałem zadania. No bo nie czytałem też zadania. Nie czytałem, tylko robiłem z uczucia. Z uczuciem, jej, każdy chce orzecha. Jedne bardziej brązowe, drugie nie. Ale i tak są to fajne orzeszki. No co? A, statua barona, to dostanie Luke. On lubi takich starych facetów wąsiatych. On wygląda trochę jak Watson na tej statule. Wiecie, co teraz robimy? Tak. Ja tutaj... chwileczkę, muszę włączyć screena. Muszę włączyć screena. Gdzie koleś miał już ustawione wszystko? Okej. Tutaj mam wszystko ustawione.
Tylko muszę to ustawić tak samo jak on to ma. Nie tu, nie tajemnice, ale... Tu klucz? Wyglądał jak karabin maszynowy trochę, tak. No może nie maszynowy, ale jak taki karabinek. Dobra, które przedmioty są dla kogo? Które miałem poprawnie? Leighton? Jest. Jest dla Leightona. Ta szafa? Jest. Ta szafa jest dla Luka. Ta szafa? Jest dla Luka. Kanapa, fotel jest dla Leightona. To jest dla Leightona. Bukiet jest dla Leightona. To jest dla Leightona. Co? Że on niby... Luke ma grać na skrzypcach? Okej. Okay. Książki dla Luka? Chyba sporąbało. Okej. Okay. Niech będzie. Chociaż Luke nie potrafi... A no tak, Luke musi cię uczyć, to on będzie mu się przyda bardziej. To tutaj... Zegarek też tutaj. Co Luke zatrzyma? Luke zatrzyma to, Luke zatrzyma łóżko. Luke zatrzyma misia, Luke zatrzyma... Nie wiem dlaczego to mi się nie zapisało, to tutaj dla profesora. Drzewko też. Stolik też. Luke'owi zostawi się krzesło i biurko. Gramofon dostaniemy my. Tutaj do herbaty też dostaniemy my. Profesor dostanie tutaj też to. Też flaszkę. Tajemnicza butelka. No tak, wódka w środku, to jest tajemnicze dość. To proszę to. To też dostanie profesor niestety. Jej! I tym samym odblokowaliśmy kolejne zagadki, co? No super. Fae. Yeah. Leighton's Challenge. Nie. Nie będę robił Leighton's Challenge, nie. Nie będę tego robił, to jest dla mnie niefajne, nie lubię tego. To są takie dodatkowe zadania, oczywiście, to są takie minigierki, zagadki. Nie będę wam ich pokazywał, nie. Zagadki specjalne zostawiam wam. Jak wy chcecie zagrać, to wy je pokażcie, bo to dla mnie już nie jest ciekawe. Zagadki, które są tutaj do zrobienia podczas gry, okej. Okay. Ale takie bonusowe, które w ogóle nie prowadzą do fabuły albo niczego, to mnie w ogóle nie interesuje. Może znajdziecie inne let's play'e, gdzie są pokazane, jeżeli chcecie naprawdę je widzieć, ale... Nie, ja nie będę pokazywał, nie lubię tego. Nie podoba mi się ten pomysł. Nigdy w żadnym Leightonie nie grałem w te zagadki poza fabułą. Jak już, to może przeszedłem wszystkie w fabule, ale te poza fabułą nigdy. Po co? Nigdy nie widziałem w tym sensu. Dobrze, czyli wszystko mamy załatwione, można powiedzieć. Wszystkie poboczne zadania tutaj w Alice. Oh yeah, patrzcie, jesteśmy weseli! Będziemy mogli dobrze spać ostatniej nocy, gdy wszystko rozwiążemy. Co? Gdzie? Tu. Moneta. No nieźle. To teraz możemy od razu pójść nawet do wieży. Biegiem! Na naszej drodze stanie jeszcze jedna zagadka. Mianowicie od babci. Od ciebie! Dawaj no. Ostatnia zagadka. Pożegnamy się ze starą babunią. O, patrzcie, ona bocha. To lotek. Mam dwie poprawne odpowiedzi. Tutaj musimy dać 6. 1/6 jest odpowiedzią. Luke, here's my answer. Yeah! Critical thinking is the key to success. I'm a Jedi, like my father before me. 1/6, no właśnie, to jest szansa, żeby dostać trójeczkę. Okej. Okay. Dobra, ty tutaj życzę ci szczęścia, żebyś w lotto wygrała jeszcze więcej, jeszcze parę milionów, to możesz mi się dać, ze mną się podzielić kiedyś. A ja teraz z 109 rozwiązanymi zagadkami idę do ściany. To ten ślepy zaułek z wcześniej. Może jest tutaj gdzieś inna droga, która prowadzi do wieży. Nie, Luke, jesteśmy dokładnie w odpowiednim miejscu. Co ma pan na myśli? Nigdy nie oglądałeś ani nie czytałeś Hobbita, Luke? Jestem zawiedziony. Luke, popatrz tutaj, tutaj jest... Małe wejście w ścianie, można tam włożyć mały obiekt. O, czyli jednak łatwiej niż w Hobbicie, bo tam musieli czekać na księżyc. W odpowiedniego dnia o odpowiedniej porze. Ostatni dzień wiosny, czy co to było? No więc, to musi być... Tak, to jest to dziwne wejście, gdzie można włożyć, znaczy... To jest to dziwne wejście, o którym mówiła... To jest to dziwne miejsce, o którym mówiła notatka Reinholda, którą dostaliśmy od Archibalda.
Jestem pewien, że jeżeli włożymy to do środka, to wejście się otworzy przed nami. Taka mała dziurka od klucza i nikt się nie dziwi. Masaka! Wow! Tak jak się spodziewałem. Dobrze, Luke, wchodzimy. Rozdział 9. Sekrety wieży. Ostatni rozdział, który potrwa dość... No tutaj, kolejny. Załatwione. W 8 rozdziale 2 sekrety z 10 mam załatwione. No, czyli mamy jeszcze tylko 8. Ile godzin już gramy? Z pół godziny można odliczyć. Bo na tym, na przyspieszeniu grałem, bo musiałem coś dograć, bo zapomniałem zapisać. Dobra, ludzie. Co? Co? Sekrety, sekrety! Sekrety, sekrety! Wchodzimy do wieży. Już teraz. Tak. Let's wait for the next episode. Czekajmy na następny odcinek, bo w następnym odcinku tam wejdziemy. Jeżeli wam się podobało, ludzie, to zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.